ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Morska przygoda. Pewnego letniego dnia Biedronka Basia i ślimak Bartek znaleźli kolorową książeczkę. Było w niej mnóstwo zdjęć morskich zwierząt. Ryb i krabów. Było też dziwne zwierzę, którego Bartek wcześniej nie widział. To ośmiornica, ale też nigdy żywej nie widziałam. A może wybierzemy się nad morze? Zapytał uradowany Bartek. Bartek, ale my nie wiemy, gdzie jest morze. I już wiem. Zapytamy doktora Sowę. On wie wszystko. Doktorze Sowo, jak możemy dostać się nad morze? Musicie wybudować łódź i popłynąć strumieniem. On zaniesie was do rzeki, a ta prosto do morza. Bartek i Basia podziękowali doktorowi Sowie za radę i szybko zabrali się do pracy. Trzy pisklaki z radością pomogły im zbudować łódź. Przyjaciele wskoczyli na pokład. Strumień i rzeka ponieśli ich do morza. Hurra! Zobaczymy morze! Wiatr pchał ich łódź w dół strumienia i rzeki. Nie minęło wiele czasu, gdy ich oczom ukazało się błękitne morze. Jesteśmy! Zawołał Bartek. Wyciągnął łódź na brzeg i przywiązał ją do palmy. Chodź, Basia! Zanurkujemy na samo dno morza! Pod powierzchnią wody przyjaciele zobaczyli mnóstwo różnych zwierząt. Zauważyli dużego kraba i popłynęli za nim na powierzchnię. Przepraszam, powiesz nam, gdzie możemy znaleźć prawdziwą ośmiornicę? Zapytała Basia. Złapcie się za moje szczypce, a pokażę wam małą wysepkę, gdzie ośmiornice lubią wypoczywać. Krab pokazał im, o którą wyspę chodzi, i odpłynął. Ośmiornica była dużo większa niż przypuszczali. Wystraszyli się jej. Bartek i Basia schowali się za dużym kamieniem. Wtedy ośmiornica wpadła na dobry pomysł. Pozbierała kamyki i zaczęła nimi żonglować swoimi ośmioma ramionami. Mała Biedronka i ślimak wyskoczyli zza kamienia. Podejdźcie bliżej, powiedziała ośmiornica. Pokażę wam najładniejsze kamyki na mojej wyspie. Bartek i Basia szybko zaprzyjaźnili się z ośmiornicą i świetnie wspólnie się bawili. Musimy już wracać, powiedziała Basia. Do widzenia, miło było cię poznać. Pa, pa. Odpowiedziała ośmiornica i każdemu dała po błyszczącym kamyku. Bartek i Basia wskoczyli do łódki i próbowali wiosłować, ale było im bardzo ciężko. O rety! Nie zdołamy wrócić! Będziemy musieli wysiąść z łódki! Basia naprawdę się bała. Bartku, mówiłam ci, że nie powinniśmy oddalać się od domu. Basiu, miałaś rację. Ale wtedy kamień zaczął się ruszać. Czemu jesteś taki smutny, mały ślimaku? Zapytał kamień. Bartek roześmiał się. To nie był kamień, tylko żółw. Moje przyjaciółki, tęczowe ryby rozpoczynają długą podróż. Popłyną aż do źródeł strumienia. Z radością zabiorą was ze sobą. Bartek i Basia pożegnali się z żółwiem i usiedli na grzbiecie ryby. Wszyscy ruszyli w stronę domu. Zrobiło się już ciemno, gdy ryby dotarły w pobliże domku Basi. Bartek i Basia podziękowali rybom, a one odpłynęły. Widzisz, Basiu? Wszystko dobre, co dobrze się kończy, zauważył mądrze mały ślimak. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się?
żółta Biedronka. Wiosna nareszcie przyszła. Biedronka Basia zdecydowała, że czas najwyższy zrobić porządek w ogródku. Z szafy wyjęła szpadel i grabie, a na głowę założyła śliczną czapeczkę. Ledwie wyszła z domu, gdy usłyszała, że ktoś jęczy. Krzyś! Masz złamane skrzydło! Zauważyła mała Biedronka. Słońce zaświeciło mi prosto w oczy i uderzyłem w drzewo. Bardzo mnie boli! Odpowiedział kanarek. Wtedy pojawili się Bartek i Staś. Staś, pobiegnij po doktora Sowę. Krzyś złamał skrzydło! Powiedziała Basia. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. To bardzo poważne złamanie. Powiedział z powagą. Delikatnie obwiązał bandażem złamane skrzydło kanarka. Wiesz, Basia? Pewnego dnia powiedział Krzyś. Na wyspie, z której pochodzę, też mieszka mała Biedronka. Naprawdę? Też jest czerwona w czarne kropki? Zapytała radośnie Basia. Jak ma na imię? Nazywa się Kasia. Nie jest czerwona, lecz żółta, ale kropki ma czarne, tak jak ty. Jest bardzo podobna do ciebie. Może polecisz ze mną do niej, gdy moje skrzydełko będzie zdrowe. To wspaniały pomysł. Czy Bartek może polecieć z nami? Oczywiście. Na moich plecach wystarczy miejsce dla was obojga. Kilka dni później doktor Sowa odwiedził rannego kanarka. Z radością stwierdził, że skrzydełko Krzysia jest jak nowe. Kanarek podziękował sobie za pomoc. Posadził Bartka i Basię na grzbiecie i poleciał na swoją wyspę. Wkrótce lecieli nad dużym jeziorem, na środku którego znajdowała się mała wyspa. Widzicie ją? Lecimy na tę wyspę. Moje gniazdo jest na czubku najwyższego drzewa. Trzymajcie się mocno, będziemy lądować. Krzyś wylądował idealnie. Bartek i Basia mogli zejść na ziemię. Nie złapiecie mnie! Zawołała Biedronka w pomarańczowej sukience. Krzyczała do małych pcheł, które ją goniły. Uważaj! Zawołała Basia, ale Biedronka wpadła na nią. Bardzo przepraszam, nie chciałam cię przewrócić. Nazywam się Kasia, a ty? Ty jesteś Kasia! Przylecieliśmy do ciebie! Jestem Basia! Pokonałam daleką drogę, żeby poznać moją kuzynkę. Kuzynkę? Zapytała Kasia z uśmiechem na ustach. Tak, ale masz czarne kropki, ale nie jesteś czerwona tak jak ja, tylko żółta. Masz rację, powiedziała żółta Biedronka. Chodź, pokażę ci mój domek, zaproponowała Kasia. Gdy tylko zobaczyli domek, Bartek i Basia zaczęli się śmiać. Mój domek wygląda tak samo, tylko że jest czerwony. Bartek, Basia i Kasia wybrali się na długi spacer po wyspie. Tam jest sosnowy las z małym strumikiem po środku. Sami zbudowaliśmy most. Z dumą wyjaśniła Kasia. A co jest na środku łąki? Wygląda jak zjeżdżalnia. Bo to jest zjeżdżalnia, ale taka wyjątkowa. Chodźcie, pokażę wam. Czy ja też mogę zjechać? Oczywiście, że możesz. Za mną. Powiedziała Kasia i zjechała na sam dół. Bartek, Basia i Kasia bawili się na zjeżdżalni, aż zaczęło robić się ciemno. Zrobiło się późno. Chodźcie, zabiorę was do domu. Powiedział Krzyś. Basia i Kasia wymieniły się czapeczkami. Szczęśliwej drogi! Życzyła im Kasia. Odwiedźcie mnie kiedyś. Było już bardzo późno, gdy Krzyś wylądował przed domkiem Basi. Księżyc świecił, a niebo pełne było błyszczących gwiazd. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zaginione orzechy. Cześć, Bartek! Pośpiesz się! Musimy pożegnać się z wiewiórką Radkiem, zanim schowa się przed zimą. Powiedziała Biedronka Basia. Bartek założył czapkę, szalik i rękawiczki. Przyjaciele wyruszyli do domku Radka.
Wiewiórka siedziała na gałęzi przed domkiem. Chcieliśmy się pożegnać, zanim zapadniesz w sen zimowy. Może wpadniecie na szklaneczkę soku i kilka orzechów, zaproponował Radek. Zobaczcie, ile jedzenia zgromadziłem na zimę. Moja spiżarnia jest pełna. Ale spiżarnia była pusta. O, Rety, gdzie się podziały moje orzechy? Gdzie są moje pyszne żołędzie i rodzynki? Może wyleciały przez tą dziurę? Powiedział Bartek, wskazując na małą dziurę w ścianie dziupli. Ktoś przegryzł drzewo! Powiedziała zaskoczona Basia. Chyba wiem, kto to zrobił, dodał mały ślimak. Nie martw się, Radek. Znajdziemy złodzieja i odzyskamy twoje orzechy. Nie zapomnijcie też o moich żołędziach, dodał Radek. Przyjaciele ruszyli przez dużą łąkę i wtedy usłyszeli głośny śmiech. Wiedziałam, że to oni. Zawsze mamy z nimi problemy, szepnęła Basia. Pewnie teraz też robią coś niedobrego, dodał Bartek. Ktoś wygryzł dziurę w domu Radka. Wszystkie orzechy zniknęły. Wy to zrobiliście, prawda? Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jak zawsze gryźliśmy korę. Nie wiedzieliśmy, że ma tam swoją spiżarnię. Wyjaśnił najmniejszy kornik. Jak możemy pomóc? Chodźcie z nami poszukać orzechów. Nie mamy zbyt wiele czasu. W każdej chwili może spaść śnieg, a wtedy nie będziemy mogli ich znaleźć. Wszyscy z bliska przyjrzeli się drzewu. Orzechy wyleciały przez dziurę i spadły na ziemię, a potem stoczyły się z górki, wyjaśnił Radek. Przyjaciele odnaleźli zapasy Radka u podnóża górki. Hurra! Zawołał radośnie Radek. Możecie zanieść jedzenie do mojego domku, a ja w tym czasie załatam dziurę, powiedział do korników Radek. Ostrożnie przenieśli orzechy i żołędzie z powrotem do jego spiżarni. Bartek i Basia pomogli kornikom. Pracowali najszybciej, jak potrafili, ale zmrok zapadł bardzo szybko. A oni mieli jeszcze mnóstwo orzechów do przeniesienia. Nie zdążymy na czas, zauważył jeden z korników. Przydałaby nam się pomoc, dodał drugi. Bartek nagle skoczył do góry, a potem pobiegł bez słowa. Wkrótce wrócił z trąbką w rękach. Grał tak głośno, że mogli go usłyszeć wszyscy mieszkańcy lasu. Szybko zebrały się wszystkie zwierzęta. Basia wskoczyła na kamień i opowiedziała im, co się stało z zimowymi zapasami Radka. Wszystkie orzechy wyleciały przez dziurę. Musimy zanieść je z powrotem do spiżarni. Jeśli wszyscy pomożecie, skończymy przed nocą. Do biegu gotowi, start! Powiedział Bartek i poniósł jednego orzecha. Dał go Basi, a ona z kolei jednemu z korników. Korniki podały orzecha pszczole, pszczoła ważce i tak orzech wrócił do spiżarni wiewiórki. Do czasu, gdy na niebie pojawił się księżyc, wszystkie orzechy, żołędzie i kasztany bezpiecznie ułożono w spiżarni. Radek z radością wrzucił ostatni smakołyk. Dziękuję, tak się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół. Muszę się już ułożyć do snu, bo wkrótce zacznie padać śnieg. Do zobaczenia na wiosnę. Wdzięczna wiewiórka ziewnęła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Urodziny jeża Henka. Pewnego letniego poranka ślimak Bartek, Biedronka, Basia i ich leśni przyjaciele bawili się na łące. Po kolei huśtali się na huśtawce. Tu musi być fajna zabawa! Szkoda, że jestem zbyt ciężki! Ze smutkiem stwierdził jeż Henio. Przyjaciele nie wiedzieli, co powiedzieć. W przyszłym tygodniu, Henio, obchodzić będziesz 10. urodziny, powiedziała Basia. Będziesz miał już 10 lat, dodał mały ślimak. Jak myślicie, co chciałby dostać na urodziny? Ja wiem, zawołał Baltazar i podskoczył z radości. Huśtawkę!
wspaniały pomysł! Zróbmy dla Henia dużą huśtawkę! Powiedziała uradowana Biedronka. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Przynieśli piłę i młotek, gwoździe i śruby. Poszukali mocnych gałęzi. Mocnym sznurkiem przywiązali huśtawkę do drewnianych pali. Gdy huśtawka była gotowa, wszyscy poszli do domu Baltazara upiec tort. Wbili jajka i dodali masło. Mikser radośnie hałasował, a drewniana łyżka wybijała rytm w misce. Wkrótce kuchnię pszczoły wypełnił smakowity zapach. Przystroili tort wiśniami, rodzynkami i orzechami. Dodajmy też świeczki, powiedziała Matylda. Tak, 10 świeczek, dodała Basia. Napiszemy list do Henia, powiedział Bartek. Kochany Henio, przyjdź do domu Baltazara w porze obiadu. Wszyscy się tam spotkamy. Mogę zanieść list Heniowi? Poprosił Bartek. Ale nie wspominaj o torcie i huśtawce, krzyknęła Basia. Baltazar i Staś ustawili tort na okrągłym stoliku i wynieśli z domu. Małe mrówki bawiły się w chowanego. Nagle najmniejsza z nich uderzyła w stolik. Przewróciłeś stolik i zniszczyłeś tort! Jęknął Baltazar. Tort! I co my teraz zrobimy? Zapłakała Basia. Henio będzie tu za chwilę, a my nie mamy dla niego tortu! Małe mrówki przeprosiły za to, co zrobiły. Jedna z nich wpadła na pomysł. Zbierzmy mnóstwo owoców i jagód i usypmy wielki stos. Będzie wyglądał prawie jak tort, prawda? To dobry pomysł, powiedział Staś. Henio uwielbia owoce. Bartek, Basia, Baltazar, Staś i małe mrówki zaczęły zbierać leśne owoce. Edek, Klara i Róża pomagali przyjaciołom. Wkrótce stos zrobił się bardzo wysoki. Staś wsadził w owoce 10 świeczek na chwilę przed pojawieniem się Roberta i jeża Henia. Wszystkiego najlepszego, Henio! Wszyscy zawołali. Ło, jakie pyszne owoce! Uwielbiam je! Bardzo wam dziękuję, powiedział jeż. Mamy dla ciebie niespodziankę, dodała Basia. Przyjaciele zaprowadzili Henia do huśtawki. Jeż był bardzo zaskoczony. Jaka ogromna huśtawka! Mogę na nią wejść? Zapytał z radością w głosie. Tak, zbudowaliśmy ją dla ciebie. Hurra! Teraz ja też mogę się huśtać. Bardzo wam dziękuję. Później przyjaciele wrócili do owoców i zaczęli je jeść. Jedli i jedli, aż zniknęły prawie wszystkie. Część jabłek i gruszek przyczepili do kolców Henia. Jeż zabrał je do swojego domku. Henio położył się spać z uśmiechem na ustach i już nie mógł doczekać się kolejnego dnia i zabawy z przyjaciółmi. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Karnawał. Zima powoli się kończyła. Leśni przyjaciele siedzieli w domku Basi. Powinniśmy zacząć przygotowania do karnawału, powiedziała Matylda. Za kogo się przebierzesz? Zapytał Bartek. To tajemnica, odpowiedziała Matylda. Nie mówcie nikomu o swoich kostiumach. To będzie niespodzianka w czasie balu karnawałowego. Masz rację. Chodźmy do domu przygotować przebrania. Mamy tylko kilka dni, powiedział Baltazar. Bartek zdecydował się bardzo szybko. Postanowił przebrać się za muchomora. Z białego prześcieradła przygotował pelerynę, a z miski kapelusz. Namalował na niej białe kropki. Basia zrobiła kwiatowy kostium. Z zielonego papieru wycięła liście i przyszyła je na zielony koc. To była jej suknia. Z fioletowego papieru wycięła płatki. Baltazar i Ania pracowali razem.
Baltazar przebrał się za diabła, a Ania za anioła. Robert, siedząc w swoim hamaku, zaczął przygotowywać kostium lwa. W nocy, poprzedzającej karnawał, światła świeciły się w każdym leśnym domku. Wszyscy pracowali nad kostiumami i przygotowywali się do jutrzejszego święta. Ważny dzień w końcu nadszedł. Przyjaciele postanowili urządzić bal karnawałowy u Stasia. Wszyscy ciężko pracowali, przystrajając dom chrząszcza kolorowymi tasiemkami i balonami. W tym samym czasie Róża przygotowywała u siebie pyszne ciasta. Pomagali jej Basia, Laura i Edek. W końcu nadszedł czas na założenie kostiumów. Staś przebrał się za kość do gry i czekał na przyjaciół. Jako pierwsi przyszli Bartek i Basia. Ślimak przebrał się za Muchomora, a Biedronka za Kwiatek. Później przyszedł Baltazar w stroju diabła. Ania przebrana za anioła, a Matylda za kraba. Laura wyglądała jak kaktus. Robert przebrał się za lwa. Edek był kucharzem, a Róża kiścią winogron. Jej sukienka była zrobiona z balonów. Świetlik przebrał się za kretkę, a Pchła za ośmiornicę. Szymon przebrał się za żołnierza, a jedna z mrówek była naleśnikiem. Nagle przybiegła z płaczem Klara. Zniknęła! Moja piękna suknia księżniczki zniknęła! Wyprałam ją i powiesiłam na sznurku, ale urwał ją wiatr! Szlochała Klara. Przyjaciele próbowali ją pocieszyć. Nie potrzebuję kapelusza! Mam miecz! Zaproponował Szymon. To jest dla chłopców! Miałam przepiękną suknię, ale porwał ją wiatr! Zrobimy ci nowy kostium! Powiedziała Laura. Będziesz słońcem! Ten pomysł spodobał się Klarze. Z tych żółtych zasłon będzie idealna peleryna! Zawołała Basia. A te żółte kawałki papieru mogą być promieniami! Powiedział Staś i zerwał kilka promieni. Przyjaciele cieli, kleili i szyli. Wkrótce przepiękny kostium był gotowy. Pożyczę ci moją latarnię. Kretka jej nie potrzebuje. Zaśmiał się Świetlik. Dziękuję, powiedziała Klara. Była tak szczęśliwa, że aż się zarumieniła. Leśni przyjaciele tańczyli i śpiewali całą noc. Zgodnie uznali, że Klara miała najfajniejszy kostium. Czy może być coś bardziej wyjątkowego niż słońce świecące w nocy?